chcieliśmy to spotkanie wygrać, wygraliśmy jeszcze na własnym boisku, przed własną publicznością. Dziękuję tym kibicom, którzy przychodzą i nas wspierają. Dziś na ławce rezerwowych zasiadło sporo zawodników, którzy w Wejherowie wyszli w wyjściowej jedenastce. Wśród nich byłeś również ty. Wszedłeś po przerwie na boisko i pokazałeś trenerowi, że ta jedenastka tobie się chyba za tydzień będzie należała. Tak, zsiadło paru zawodników z podstawowej jedenastce z Gryfem. Tak to już jest w piłce, że nie jest się pewny w składzie, trzeba pokazywać swoje umiejętności i walczyć o ten skład. Ja chciałem wejść na to spotkanie, wszedłem w 45 minucie i po prostu pomogłem drużynie na tyle, ile potrafiłem. W środku tygodnia padło z ust trenera sporo ostrych słów na treningu, także pewnie w szatni. Dziś, jak przegrywaliście tutaj 1-2, przypomniały się wam w głowach te ostre słowa trenera? No na pewno w głowach siedzi, no przegrywamy to spotkanie. Już można powiedzieć, drugie by było z rzędu. Nie chcieliśmy, żeby to się powtórzyło i zrobiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać i wygraliśmy. Przyjąłem to spokojnie. Tam trener dawał mi sygnały w tygodniu, że mogę wystąpić od pierwszej minuty. Cieszę się, że mi dał szansę. Mam dopiero 17 lat. Nawet to 45 minut to dla mnie było dużo. Myślę, że w miarę dobrze zagrałem. Nie było jakichś złych zagrań. Byłeś specjalnie przygotowywany przed tym spotkaniem na występ od pierwszych minut, bo jednak w ostatnim tygodniu w twoim życiu sporo się wydarzyło. No tak, sporo się wydarzyło. Dostałem to zaproszenie na testy do Leicester. Jakieś tam miałem sygnały właśnie od trenera tam w środowych gierkach. Też rozmowy mówił mi, że mogę wystąpić od pierwszej minuty, żebym pokazał się jak najlepszej strony. I myślę, że było dobrze. Było gdzieś to w twojej głowie, że niekoniecznie musisz, możesz dzisiaj się zaprezentować z dobrej strony na boisku, pokazać, że będziesz poważnie walczył o ten wyjściowy skład w GKS-ie Bohatów? No na pewno jestem też wychowankiem tego klubu i grać z Herbem na pierwszej GKS-ie Bohatów to dla mnie jest zaszczyt i to jeszcze w pierwszej drużynie. Jeszcze nie tak dawno grałem w roczniku 2000, w dzień 9 w juniorach, więc na pewno jest to dla mnie jakieś duże wyzwanie i też zaszczyt grać dla GKS-u. Będąc na boisku, grasz z przodu, za twoimi plecami biega gdzieś tam Patryk Rafał, doświadczony, Adrian Klepczyński. Czy gdzieś oni się podpowiadają na boisku, jak masz się jeszcze zachowywać, czy jednak to jest tak, że oni odpowiadają za defensywę, ty za ofensywę i każdy ma swoją robotę do wykonania? Nie no, na pewno oni rozegrali kilkaset meczy w Ekstraklasie, mają duże doświadczenie, starają mi się je przekazać, podpowiadać jak mam to robić. Nie jest tak, że oni tylko defensywa, bo pomagają mi, podpowiadają i jakoś to działa tak. Wracasz do Bełchatowa, jesteś tutaj rodowitym bełchatowianinem. Chyba tego powrotu nie będziesz mile wspominał. No nie, niestety nie. Kuriozum mecz. Trochę wina nasza jest w tym tak naprawdę, bo mamy wynik 2-1 i nie powinniśmy dopuścić do takiej sytuacji, jaka miała miejsce. No szkoda, bo to mój Bełchatów, przyjechałem tutaj, oczywiście GKS mam w sercu, ale teraz jestem zawodnikiem Legionowi i chciałem tutaj wygrać. Teoretycznie zawodnicy nie powinni się wypowiadać na temat pracy sędziego, ale chyba ciężko się nie wypowiedzieć po takim meczu, kiedy sędzia popełnia tyle prostych błędów i rozdaje tyle kartek. No tak jak mówisz, ja jestem od tego, żeby grać na boisku, a nie komentować pracy sędziego, no. Wszyscy widzą, jak to wygląda. Z jakim zamiarem przyjechaliście do Bohatowa? Bo jednak GKS Bohatów od początku naciskał na was. Wy zdobyliście bramkę po rzucie karnym, potem przydarzył się Pawłowi Lenarczykowi błąd i tak naprawdę poza tym nie stworzyliście sobie żadnych takich groźniejszych sytuacji. Zgodzisz się ze mną? Mhm. Ale tak wygląda gra w drugiej lidze. To jest gra błędów. Kto popełni mniej błędów, ten wygrywa. I my tam do tego wyniku 2-1 popełniliśmy mniej błędów, ale później no, to się odwróciło i szkoda, no, bo nie możemy takich meczy przegrywać. No. Przykro po prostu jest. Ty jesteś teraz kapitanem Legionowi, Legionowo, jesteś tam wiodącą postacią. Co o tym zadecydowało, że jesteś tam postacią, mimo młodego wieku, jesteś tam postacią, która wiedzie prym w szatni? To znaczy, ja też jestem jeszcze jakimś bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale tutaj gdzieś tam przyszedłem do Legionowa. Chłopaki mi tutaj zaufali też. Jestem jednym z kapitanów, trzeba to powiedzieć wprost, bo nie jestem pierwszym kapitanem, tylko jednym z kapitanów. No, poszedłem do tego Legionowa i miałem tutaj zaufanie szatni. Ja też wierzę chłopaków, oni we mnie i
No szkoda, że teraz muszę komentować taki mecz, no po takim meczu, no przykro jest niestety. Przyjechałeś dzisiaj do Bełchatowa i miałeś coś do udowodnienia dzisiaj tutaj komuś, czy nie przyjeżdżałeś z takim zamiarem, przyjechać po prostu do swojego rodzinnego miasta po to, żeby rozegrać kolejny mecz ligowy? Nie, no oczywiście, że gdzieś tam 4 lata temu, jak odchodziłem do Bełchatowa, to gdzieś tam w głowie miałem, ale teraz jak przyjeżdżam, to z uśmiechem na twarzy tutaj, wszystkich praktycznie tutaj znam, zawsze będę dobrze tutaj wspominał to miasto, ten klub i mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś się uda, czy zagrać tutaj jako jeszcze przeciwnik GKS Bełchatów, a może kiedyś jeszcze barwa GKS Bełchatów. Na pewno dążyliśmy do zwycięstwa, nie ma co ukrywać. Kibice nam pomogli, by cały czas nas dopingowali od samego początku. I gdzieś tam stwarzaliśmy sobie te sytuacje, przegrywaliśmy, ale odwróciliśmy losy meczu i z tego bardzo się cieszymy, bo nie ma co ukrywać. Tabela jest bardzo płaska, musimy zdobywać jak najwięcej punktów, żeby spokojnie na koniec sezonu utrzymać się i to się tylko liczy. Wydaje ci się, że w ostatnich minutach tego meczu ten doping był najbardziej potrzebny? Dokładnie, no doping jest potrzebny, bo było widać zaangażowanie kibiców. Oni też, wydaje mi się, że widzieli nasze zaangażowanie i jakoś wspólnie tutaj przy sportowej stworzyliśmy fajną atmosferę i wspólnie wygraliśmy to spotkanie, tak jak mówię. Troszkę sędzia no, błądził gdzieś, za dużo tych żółtych kartek, takie gdzieś tam stykowe sytuacje, od razu wyjmował te żółte kartki. Ale już to już jest historia. Najważniejsze były 3 punkty i to się udało i tyle. Jak gra się na boisku przeciwko swojemu przyjacielowi, z którym wiele lat spędziłeś w jednej drużynie w Młodzika GKS-u? Fajne przeżycie. Gdzieś tam były jakieś docinki przed meczem, ale na boisku nie było przyjaźni, nie było koleżeństwa, tylko każdy gdzieś tam wkładał głowę, nogę i walka była. I tyle. Pozdrawiam Mikołaja.